Dzisiaj jest Dzień Młodych, ponieważ naukowcy są młodzi do 40 lat. Te piękne statuetki, bardzo charakterystyczne, znajdą swoich właścicieli. Z jednej strony chcieliśmy podkreślić ważną rolę NCL w finansowaniu młodego pokolenia badaczy. Nagroda przyznawana osobom do 40 roku życia, to jest dla mnie też bardzo ważne podsumowanie tego etapu kariery. Nie polega na tym, że się zamykamy, tylko że ona jest właśnie w jakimś sensie renesansowa. Patrzy w różne strony i jest jakoś uniwersalna. I w tym sensie nie jest przestarzała. Że te nagrody są fundowane przez firmy prywatne, to jest dla mnie nowy element. Dziękuję tym, którzy ufundowali nagrody, bo to, że te nagrody fundują przedstawiciele przemysłu, może być przyczynkiem do mniej lub bardziej interesujących dyskusji, co to znaczy nauki podstawowe. Wspieranie rozwoju naukowego młodych uczonych to jest jeden z głównych celów działań Narodowego Centrum Nauki.